Chwała Bogu. Dzięki Ojcu za to, że dał nam swego Syna Jezusa Chrystusa. Wiecie, tak patrzyłem za okno i obserwowałem też te drzewa, tą trawę, do której też człowiek jest przyrównany. Wiecie, pomimo tego, że bezsprzecznie takie drzewo to jest coś niesamowitego, stworzenie Boże. Będziemy za niedługo obserwować, jak to wszystko zacznie się budzić do życia. To będzie coś niesamowitego, bo po prostu widać, to jest suche, coś wystaje z ziemi, a nagle Bóg to zacznie budzić jakby do życia. Ta trawa zacznie niedługo się zielenić, to wszystko zacznie jakby przybierać się kolorami. Wiecie, kiedy tak nawet patrzyłem na to, to tak sobie pomyślałem: Panie Jezu, dajbym nigdy też nie był jak w sumie te drzewo. Żeby nie okazało się, że jakby rok co rok czekam na tą wiosnę, kiedy się budzę, później jest czas, kiedy usycham, jest czas, kiedy znowu się budzę, jest czas, kiedy usycham. Wiecie, tak naprawdę, kiedy zaglądałem, tak westnąłem do Pana, właśnie pomóż mi właśnie w tym, żeby tak nie było. Bo wiecie, fakt jest faktem, że dni uciekają. Wiecie, niedawno była poprzednia sobota, już mamy kolejną sobotę, za chwilę będzie następna sobota i tak dni uciekają, wiecie, nawet tak teraz patrzę na te, może ja nawet tego tak nie obserwuję, ale dzisiaj tak spotkałem się z takim komentarzem, ale ten już Elizeusz urósł. I tak sobie myślę, no i za niedługo minie jakiś czas, już okaże się, że oni są już dorośli, mi minęło jakiś już wiek, poszedł, no wydaje się, to wszystko biegnie, po prostu to wszystko biegnie, idzie i teraz... Jak wykorzystamy właśnie ten czas, ten wspaniały czas, który Bóg dał dla mnie i dla Ciebie, żeby iść właśnie za Panem Jezusem, to co też i było wspomniane, żeby nie dać się skazić na tej ziemi. Wiecie, to jest coś pięknego, że mamy Słowo Boże, że w tym Słowie Bożym możemy czytać o tych wspaniałych świadectwach, naprawdę świadectwach ludzi, którzy nie dali się skazić, którzy nie dali się zatrzymać. Po prostu, wiecie, mnie to zachęca za każdym razem, kiedy czytam o tych świadectwach, kiedy mogę widzieć też te świadectwa. To jakby pomaga w tym, żeby właśnie nie dać się wprowadzić w ten dół i górę, dół i górę, dół i górę, ale być właśnie trwać przy Panu Jezusie, bo w Nim jest zawsze właśnie podążanie wzwyż. Chwała Bogu za to, wiecie, naprawdę chwała Bogu za to, bo gdyby nie Jezus Chrystus, to nie miałoby sensu. Nic by nie miało sensu w moim życiu, w Twoim. Wiecie, ja chciałem się tak podzielić właśnie tym tematem, który też mnie tak poruszał. Myślę, że to jest bardzo powiązane z tym, co nawet było mówione już do tej pory. Może otwórzmy Dzieje Apostolskie. Dzieje Apostolskie, drugi rozdział. I tu czytamy od tego 42 wersetu. Bardzo dobrze nam znany werset. I trwali w nauce apostolskiej, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach, a dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne. Czytamy tutaj o tym najwspanialszym początku, który dokonał się na tej ziemi. I to wszystko dzięki naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Wiecie, tak zastanawiałem się właśnie nad tym, bo te dzieje apostolskie są jakby przesiąknięte pokazaniem tego pierwszego kościoła, tego, co zostało zawiązane, kiedy Jezus zmartwychwstał i zostawił nam to wspaniałe uwolnienie, z którego my dzisiaj też możemy korzystać. Ja i Ty możemy korzystać z tego, co Jezus zostawił na tej ziemi. Wiecie, widać tutaj ludzi, którzy byli razem, którzy naprawdę starali się o to, żeby być jedno, żeby należeć do Jezusa przede wszystkim. Wiecie, to tak mnie zachęcało do tego: Panie Jezu, właśnie pomóż mi, żeby nie zmarnować tego mojego życia. Nie zmarnować tego mojego życia, żeby nie okazało się po pewnym czasie, że ja byłem uparty w tym, żeby nie dać się Tobie przemienić, nie dać się Tobie prowadzić w tym chrześcijaństwie, w tym, do czego Ty mnie chcesz powoływać. Wiecie, naprawdę to tak gdzieś, kiedy zawsze powiem Wam, kiedy czytam te dzieje apostolskie, to tak do mnie dociera właśnie ten temat. Żeby nie zmarnować, wiecie, to jest coś pięknego. Czasy poszły bardzo dużo naprzód, wiele skażonych wód wlało się na tą ziemię, wiele złych nauk, które jakby przeszkadzają w tym, żeby być jedno. A wiecie, ci ludzie, oni byli tacy jak my. Oni przyjęli szczerze to, co Jezus powiedział, to, co mówili Jego naśladowcy.
i szli dalej. Dalej, kiedybyśmy czytali te dzieła apostolskie, 4 rozdział, 24 werset. Ci zaś, gdy to usłyszeli, podnieśli jednomyślnie głos do Boga i rzekli: Panie, Ty, któryś stworzył niebo i ziemię i morze i wszystko, co w nich jest. Wiemy, o co oni tutaj się modlą, o tą odwagę, o siłę. Ale widzimy, że oni wszyscy jednomyślnie, oni trwali w tym. Oni naprawdę razem im było dobrze. I wiecie, kiedy to się obserwuje, to naprawdę człowiek aż, można powiedzieć, nie dziwi się temu, że ci ludzie mogli iść dalej i głosić innym tą wieść zbawienia. Dlatego, wiecie, tak do mnie docierało, że jeżeli we mnie uda się wrogowi coś jakby założyć, to ja w tym momencie nie będę mógł pomóc drugiemu bratu, drugiej siostrze, zachęcić ich, żeby oni mieli jakby siłę do tego, żeby wyjść i komuś powiedzieć o Jezusie Chrystusie, bo jeżeli w domu jest niedobrze, to jakże ktoś może opowiadać o tym, jak wspaniale jest w jego rodzinie, kiedy w domu jest coś pokręcone. I tak, wiecie, do mnie to tak docierało, że ode mnie się to zaczyna. Czy ja tego chcę, czy ja pozwolę Panu, żeby On mógł to właśnie czynić we mnie? Że kiedy się będziemy mogli spotykać, będziemy mogli właśnie dodawać sobie tej otuchy. Otuchy, choć wiemy, że mi wiele brakuje, wiem o tym po prostu, ale wiem, że Pan Jezus jest w stanie to zmienić. I On jest w stanie to uczynić, że będzie inaczej, będzie coraz wspaniale, tylko żebym ja Mu nie przeszkadzał. Wiecie, dalej czytamy w tym 32 wersecie, a u tych wszystkich wierzących było jedno serce, jedna dusza. Te słowa my znamy, ja je znam, Ty je znasz. I wiecie, ja naprawdę się nie dziwię, że oni mieli siłę do tego, żeby wyjść i mówić o Jezusie Chrystusie. Jak dzisiaj brakuje tych sił, to co już też słyszymy naprawdę w słowach wcześniejszych czy na zgromadzeniach, że pcha się nieraz człowieka do tego, żeby mówił, ale o czym ma mówić, jeżeli w środku nie ma tego, co powinno być. A tutaj widać ten Boży porządek. Oni razem się cieszyli sobą i oni mogli iść dalej i mówić. Wiecie, ja tak naprawdę tego pragnę, żebym ja mógł to po prostu dać wam, a żebym ja też mógł to brać, bo jesteśmy w doświadczeniach różnych. Ty jesteś w doświadczeniach, ja jestem w doświadczeniach pracy. Wszędzie, gdzie jesteśmy, potrzebujemy tych sił, żeby być swobodni. Powiedz ze szczęściem o naszym Panu, bo ci ludzie też czują, czy my jesteśmy jakby zakochani w Panu Jezusie Chrystusie, czy nie, czy mówimy z serca o naszym Panu, czy mówimy jakby z przymusu, z tego, że nauczyliśmy się tego, można powiedzieć, że my wiemy o tym i po prostu z góry trzymamy, jak dostaliśmy jakiś nakaz, który nam mówi, musisz powiedzieć, podzielić się. Nie, oni to robili z czystego serca, gdzie oni się znajdowali, oni jakby cieszyli się tym, co Jezus dla nich uczynił. I wiecie, naprawdę takie wielkie pragnienie też jest w moim sercu właśnie, że w tych wszelkich doświadczeniach, w których mnie Pan postawi, czy w pracy, czy gdziekolwiek, żeby mieć właśnie te swobodne serce. A żeby tak było, żeby tak było właśnie, widzę właśnie to, że muszę starać się o to, żeby między braćmi i siostrami być tak, jak należy. Wiecie, naprawdę, niech Pan pomoże dla mnie, dla Ciebie w tych właśnie doświadczeniach, żeby wygrać, bo diabłu na tym zależy, żeby przydusić, żeby cokolwiek jakby zmącić, nawrzucać do głowy, jakieś myśli, to co było już mówione, jakieś podstęp, cokolwiek wrzucić, żeby tylko skazić, żeby tylko między nami nie było tej siły, bo on wie, że kiedy między nami będzie dobrze, to Jezusa Chrystusa się nie zatrzyma. Tego, co On będzie chciał uczyć, nie zatrzyma się tego. Nikt tego nie zatrzyma. I to rośnie. Znamy te podobieństwa, które Pan Jezus mówił. A czy człowiek śpi, czy wstaje, to rośnie. To idzie do naprzód. Wiecie, naprawdę, to jest tak bardzo potrzebne. Ja widzę to po prostu, nie chodzi o to. Ja widzę to, jak ja tego potrzebuję właśnie, żebyście wy mogli ze mnie skorzystać, a ja żebym mógł skorzystać z was. Wiecie, naprawdę to jest potrzebne, bo naprawdę żyjemy w strasznych czasach. Tego nie trzeba nam jakby mówić, to już było też wspominane. Widzimy to wszystko. Widać, jak człowiek panuje taki dobrobyt, że często ludziom niby nie potrzebuje niczego, ale mają pustkę wewnątrz. Każdy ma swoją filozofię. I chwała Bogu, że mamy Jezusa Chrystusa, który może docierać do tych ludzi. Wiecie, dalej, kiedy byśmy czytali 11 rozdział Dziejów Apostolskich też. 11 rozdział
21 werset. I ręka Pańska była z nimi, wielka też była liczba tych, którzy uwierzyli i nawrócili się do Pana. Dlaczego oni się nawrócili? Bo ręka Pańska była z nimi. To Pan potwierdzał ich życie. Nie oni sami próbowali, nie ja sam, żebym ja nigdy sam nie próbował tego udowadniać, próbować, a żebym mógł sam Pan Jezus potwierdzać w moim życiu. Tylko żeby tak było, to też na dzisiaj przed zgromadzeniem rozmawialiśmy, żeby mógł się Pan Jezus mną posługiwać, ja muszę dbać o czystość, muszę prosić Go o to, żeby mnie zachowywał w czystości, żebym ja pilnował swoich kroków. Bo wiecie, tak nawet taki dzisiaj przykład też w sumie był rzucony, sam się nad nim zastanowiłem tak nagle, że ja nawet sam jako człowiek, kiedy pracuję nad czymś, robię coś i widzę dwie pary kombinerek i widzę brudne, usmarowane kombinerki i czyste kombinerki, to sam bym złapał za te czyste. Ja, człowiek. A Bóg, który jest tak dokładny, tym bardziej. Dlatego naprawdę On chce się posługiwać nami. Jego ręka na pewno potwierdzi, kiedy my będziemy należeć do Niego, kiedy ja będę należał do Niego. I ręka Pańska była z nimi. Wiecie, to widać, że Pan był z nimi, bo oni byli z Nim. Oni należeli do Niego. Chwała Bogu za to. Wiecie, naprawdę chwała Bogu. I wtedy dokonało się to, co dalej możemy obserwować w tych dziejach apostolskich. Wiemy, że dalej okazuje się, że Bóg zaczyna wysyłać. Paweł został posłany. On zaczyna wysyłać swój lud między następnych ludzi, żeby oni mogli dowiadywać się o Jezusie Chrystusie. Ale dlaczego, skąd to się wzięło? To wzięło się od razu? Nie, to widać, że oni razem byli naprawdę. Oni budowali się, oni rośli. I to wszystko się dokonywało. Oni mieli siłę, oni między sobą naprawdę trwali. Oni wiedzieli, o czym opowiadają dla tych ludzi. To nie było coś, że oni sobie opowiadali, bo tak przeczytali. Oni tego doznali, doświadczyli. Oni jakby byli w tym. Oni mogli nawzajem sobie w tym pomagać. Oni nawzajem mogli w tym być. I oni wtedy szli dalej i mówili tym ludziom. Nie jako ludzie, którzy byli tylko teoretykami, tylko jako ludzie, którzy praktycznie tego doświadczyli. Ja jestem przekonany, że ci ludzie, kiedy słyszeli ich, to jakby nie słuchali ich jako tych wielu filozofów, czy wielu jakby ludzi, którzy nie wiedzą, o czym mówią, ale oni widzieli to w ich własnych życiach. I oni na pewno też widzieli na ich twarzach zachwyt i to, że oni są pozyskani dla Jezusa Chrystusa, że to jest ich życie. Wiecie, naprawdę, niech Pan Jezus pomoże dla mnie właśnie, żeby tak było w moim życiu. Niech pomaga, bo Jego potrzebujemy w dzisiejszych czasach. Naprawdę, wiecie, tak jak sobie nieraz w pracy myślę, to tak patrzę na to wszystko, co się dzieje i tak myślę sobie, to są jakby dwie rzeczywistości. Rzeczywistość w rzeczywistości. Po prostu droga Boża wyznaczona przez Jezusa Chrystusa. I to, kiedy mamy się ratować i świat, który idzie zupełnie swoim torem. Swoim torem. I on naprawdę liczy swoje kroki. On naprawdę działa, żeby jakby uzyskać swój cel. I teraz naprawdę, żeby nie dać się dla diabła oszukać. Nie dać się oszukać, że to wszystko, na co obserwujemy, co widzimy, że to sobie tak trwa, że tak będzie. Nie. Pan Jezus wyznaczył tutaj najwspanialszą ścieżkę na tej ziemi. I jakby ci wszyscy ludzie, o których możemy czytać, których sami możemy znać, pokazują nam i oni są jakby świadectwem tego, że Bóg wyznaczył dzień, ten dzień, kiedy będzie sądził każdego człowieka przez swego Syna Jezusa Chrystusa. Wiecie, naprawdę, niech ta świadomość będzie w moim życiu i w Twoim życiu. Właśnie, żeby nie było tak jak z tymi drzewami. Choć naprawdę to jest piękne Boże stworzenie. To jest taki Boży porządek ustalony. Ale żeby w moim życiu tak nie było. Żeby później na przestrzeni, można powiedzieć, czasu, można by było, gdyby to człowiek na wykresie zaznaczył, to by zobaczył sinusoidę i tyle. I co z tego? A diabłu na tym zależy. Naprawdę diabłu na tym zależy, bo wiemy o tym, każdy materiał, który weźmiesz, chociaż jest mocny, to kiedy poddasz go naprężeniom zmiennym w taki sposób, to jest tylko krótka chwila, kiedy on ulegnie zniszczeniu. Każdy o tym wie. Każdy z nas, myślę, bawił się kiedyś jakimkolwiek drutem i łatwo urywał go, poddając go właśnie takim naprężeniom. Dlatego diabłu tak zależy. Raz cię puszczę, skocz, ciesz się, należ do Pana. Tak jak my mamy zjazd, dlatego nieraz to też jest wspominane. Czy jest zjazd, czy mamy razem wspólnie czas,
to człowiek jest taki uniesiony i właśnie, żeby trwać przy Panu Jezusie, nie puścić tego, żeby nie dać się znowu ściągnąć w dół, bo diabeł będzie pracował na tym, żeby znowu te naprężenie w dół poszło i później znowu w górę, w dół i tak jakiś czas i człowiek w pewnym momencie wymięka. Dlatego wiecie, naprawdę potrzebujemy Jezusa Chrystusa, ja sam tego doświadczam po prostu, jaka potrzeba jest Jezusa Chrystusa. We wszelkich tych tematach, czy w domu, czy w wychowaniu dzieci, czy w byciu między braćmi, wiecie, ja naprawdę tego doświadczam, że bez Pana Jezusa ja nic nie potrafię, dosłownie nic nie potrafię, bo gdzie ja swoje rączki wcisnę, to od razu coś popsuję. Od razu. I dużo nie trzeba na to czekać. Wiecie, naprawdę, i ja tego doświadczam, myślę, że każdy z Was tego doświadcza. Dziś w życiu codziennym, w tym, co się dzieje, co nas otacza. Że gdzie wepchasz swoje rączki, tam od razu doznajesz, że już Cię wróg złapał. Dlatego naprawdę niech Pan Jezus pomoże dla mnie, dla Ciebie. A mamy ten czas, wiecie, to jest ten czas, który jest dany dla mnie i dla Ciebie. Czas, kiedy możemy wołać do Niego, do Jezusa Chrystusa. Wołać do Niego. I On pomoże. On jest wierny. Chwała Bogu za to, że Bóg nam dał Jezusa Chrystusa. Naprawdę, że dał nam swego Syna. Bo gdyby nie to, to tragedia. Mnie by czekała, Ciebie by czekała. Nie byłoby żadnej nadziei. Byś próbował coś zrobić, co byś nigdy nie był w stanie zrobić. A tak On może to uczynić we mnie i w Tobie. I On to czyni. Wiecie, nieraz tego ja doświadczam i Ty tego doświadczałeś na pewno. Że kiedy zawołałeś do Niego w ciężkiej chwili, kiedy zawołałeś do Niego szczerze, to On przyszedł i On to uczynił. Ty nie wiesz, jak to się stało, ale On to uczynił. On to zrobił. On Cię oczyścił. On to, co kiedyś szłoby w nieskończoność, aż do rozerwania po prostu, On to był w stanie zatrzymać, bo On ma moc. Dlatego oby nie zapominać o tym, o tej informacji w doświadczeniu. Nie zapominać. Kiedy wróg próbuje znowu przegiąć ten materiał, żeby za jakiś czas spróbować dać Ci się znowu wyprostować w drugą stronę. I wiemy, później ten Kościół, ci ludzie wyznaczeni przez Boga, poszli zwiastować. Poszli zwiastować. I wiecie, w Dziejach Apostolskich, dalej kiedy będziemy, można iść w 14 rozdziale, czytamy takie słowa. To jest coś niesamowitego, o czym też Leszek tutaj wspominał. 14 rozdział, 21 werset. Zwiastując dobrą nowinę także temu miastu, pozyskali wielu uczniów i zawrócili do Listry, Ikonium i Antiochii. Oni zaczęli zwiastować tam dobrą nowinę. A o czym czytamy wcześniej? Paweł został ukamienowany. Przez ciężkie doświadczenie, naprawdę ciężkie doświadczenie, gdzie Pan go uwolnił. I poszli do Antiochii i zaczęli tam głosić o Panu Jezusie. Po takim doświadczeniu, gdyby ten człowiek nie był wolny, gdyby Paweł nie należał do Jezusa Chrystusa, on nie dałby rady. On by potrzebował jakiegoś czasu, on potrzebowałby czegoś. On nie dałby rady. A widzimy, że on tutaj zawraca nawet do tej Listry, gdzie tam się to dokonało. I na pewno tam też świadczył o tym Jezusie Chrystusie. Wiecie, to widać, że to była siła. Siła właśnie od samego Jezusa Chrystusa. Od Niego. Ale skąd, jakby chciałbym zaznaczyć to, co na początku jest. Skąd ta siła się brała? Oni byli wszyscy razem, jedno. To się dokonywało. Paweł doświadczył tego w swoim życiu. Należenia do Jezusa Chrystusa. To nie brało się gdzieś tam skądś. On zobaczył ten obraz, zobaczył tych przemienionych ludzi. On widział też tych wszystkich ludzi, kiedy oni umierali. Kiedy on nawet stawał. Kiedy on jeszcze jako Saul. Kiedy on stawał i walczył przeciwko tym ludziom. On widział, że oni byli inni. Oni byli razem. Oni należeli do Jezusa Chrystusa. I na tej podstawie on szedł dalej. I sam Pan Jezus potwierdzał, bo ręka Pańska była z Nim. I tego nie możemy zaprzeczyć. I tam, gdzie jest ręka Pańska, tam jest siła do przejścia przez te doświadczenia. Choć bardzo ciężkie, ukamienowane. On poszedł im zwiastował dobrą nowinę. Nie nowinę o tym, że no widzicie, no musicie wziąć najpierw pod uwagę to, że pójdziecie za Jezusem, to będziecie ukamienowani tacy. Ale kiedy On nawet to mówił, przez co On przechodził, to wiemy, co z Tymoteuszem się stało. On był zachęcony do tego. To nie zadziałało na niego to, kiedy Paweł opowiadał o swoich doświadczeniach, to na Tymoteusza nie działało w ten sposób, że on uciekał od tego. Ale on poszedł za tym. To go zachęciło. No wiecie, logicznie patrząc na to jest po prostu niemożliwe. No ktoś ci mówi o samej tragedii według jakby ciała, o tym, że zostałeś pobity, tego doświadczyłeś. To przecież logicznie to nie pasuje. A Tymoteusz za tym poszedł. Dlaczego poszedł za tym Tymoteusz? I Paweł się do tego odnosi. Dlatego poszedł, bo on widział tego Jezusa Chrystusa, który pomagał.
pomagał Pawłowi, który przeprowadzał go, który dawał Pawłowi tą siłę i radość do tego, żeby pójść dalej. Wiecie, to jest coś pięknego i naprawdę niech ten obraz nigdy nie zostanie skradziony z mego serca, z swego serca. Ten właśnie obraz. Ja myślę, że każdy z nas, kiedy nawróciliśmy się, doznaliśmy to, co było na początku, co ja odczuwałem, wiecie, ja wiem, co ja odczuwałem i co Pan wtedy we mnie założył. Tą właśnie miłość do Kościoła, do tego, żeby być razem, do tego obrazu, pięknego obrazu, o którym czytałem i mogłem go obserwować, wiecie. Gdyby nie Jezus, naprawdę, to tragedia w moim życiu, w Twoim, to by jest tragedia. Dlatego nie puszczajmy się Go. Żebym ja się Go nie puszczał, ale w chwili doświadczenia, żebym o tym pamiętał. I daj, Panie Jezu, żeby tak właśnie było. Utwierdzając duszę uczniów i zachęcając, aby trwali w wierze i mówiąc, że musimy przejść przez wiele ucisków, aby wejść do Królestwa Bożego. No i coś niesamowitego. Oni wspominają o tym, ale zachęcają ich do tego, żeby trwajcie dalej, idźcie. Przejdziemy przez to i pójdziemy dalej. Wiecie, naprawdę siła pochodząca od samego Jezusa Chrystusa. Jego też nic nie było w stanie zatrzymać. Wiecie, naprawdę niech Pan pomoże właśnie w tych wszelkich doświadczeniach, gdzie jesteśmy, żeby móc mówić o Nim. Wykorzystywać te możliwości, wiecie, naprawdę te możliwości, żeby powiedzieć, że dzięki Niemu. W 16 rozdziale Dziejów Apostolskich XVI rozdział 40 werset. Gdy zaś wyszli z więzienia, wstąpili do Lidii, a ujrzawszy braci, dodali im otuchy i odeszli. To jest też coś niesamowitego. Po tym, co wcześniej, po chłoście, po tym, co oni wcześniej przeszli, widać, że ręka Pańska była z nimi. Naprawdę ręka Pańska była z nimi. Nie dość, że ten stróż więzienny został uratowany i jego cały dom. To ci ludzie jeszcze mogli wyjść i dodać otuchy innym. Wiecie, to jest coś niesamowitego. I właśnie to jest to, co też było dzisiaj mówione. Że jeżeli człowiek pilnuje swojego serca, czystego serca, że jeżeli Pan Jezus tam mieszka, to nie da się po prostu skazić. Nie da się skazić, nie da się zatrzymać, bo sam Pan Jezus będzie prowadził. I wszędzie, pod jakimkolwiek doświadczeniem by nie był, On będzie w stanie powiedzieć o swoim zbawieniu, o tym, który daje Mu siłę, o Jezusie Chrystusie. Chwała Bogu za to, naprawdę chwała Bogu za to. Oni wszędzie mogli tego doświadczać. I widzimy te piękne działanie, wiecie, ten mechanizm, który tak pięknie współpracuje. Jakby dom, zdrowy dom, zdrowa rodzina. Dalej członkowie tej rodziny idą, głoszą dalej. Głoszą dalej o Jezusie Chrystusie. Widzimy tego apostoła Pawła, który idzie, dodaje otuchy dla tych braci i sióstr. Dodaje otuchy, zachęca ich do tego, żeby trwali, żeby szli dalej, nie zatrzymywali się. I z kolei za chwilę widzimy też doświadczenia, kiedy ci bracia dodają otuchy dla niego. Wiecie, to pięknie się wszystko uzupełnia. I zachęcają się wspólnie. XX rozdział też Dziejów Apostolskich. Wiecie, ta księga naprawdę zawsze, jak ją czytam, to mnie to zawsze właśnie porusza. I wiem, że wiele Pan musi uczynić we mnie, żeby jeszcze właśnie to mogło się, jakby, żebym mógł w tym brać udział. 20 rozdział. Od 36 wersetu. A to powiedziawszy, padł na kolana swoje wraz z nimi wszystkimi i modlił się. I powstał płacz wielki wśród wszystkich, a rzucając się Pawłowi na szyję, całowali go. Bolejąc szczególnie nad słowem, które wypowiedział, że już nigdy nie będą oglądali jego oblicza, i odprowadzili go na statek. Widzimy, to jest piękny obraz. Wiecie, naprawdę to jest piękny obraz. To widać jedność, tęsknotę. To byli fizycznie, to byli obcy sobie ludzie. Tak jak my jesteśmy w wielu przypadkach, fizycznie, można powiedzieć, z tego ciała obcymi sobie ludźmi. Ale dzięki Jezusowi Chrystusowi możemy być jedno. Dzięki Niemu. Nie zmarnujmy tego, wiecie, naprawdę nie zmarnujmy. Bo wróg właśnie próbuje pokazać i ja muszę z tym stoczyć bitwę, ty musisz z tym stoczyć bitwę, żeby nie dać się nastawić na kogokolwiek. Wyrzucić sobie jakiegoś dziwnego scenariusza, to co było właśnie mówione.
Chwała Bogu za to właśnie, że Pan Jezus przypomina nam o tym właśnie. Nie dać się. Bo diabeł próbuje cokolwiek zrobić, by tylko zatrzymać mnie i Ciebie. Piękny obraz. Oni są razem. Nie ma tam jakichś, wiecie, innych. No wiesz, Pawle, fajny jesteś, ale my trochę na ten temat uważamy inaczej. Albo na ten temat uważamy inaczej. Nie, tam oni byli jedno. Oni gdzieś się spotykali, oni mogli rozmawiać o swoim Jezusie Chrystusie. O tym, który ich uwolnił, który ich zbawił, który dał im wolność od grzechu. Oni mogli o tym rozmawiać. Tam nie było walki, sporów o jakieś rzeczy. Wiadomo, że to było gdzieś tam się działo, ale ci ludzie byli odsuwani, więc zazwyczaj gdzieś nie było ich później w tym jakby domu. Ale kiedy się spotykali razem, ci szczerzy ludzie, tego naprawdę niech Pan pomoże dla mnie i dla Ciebie właśnie w tym temacie. 22 jeszcze rozdział. Od pierwszego wersetu. Mężowie, bracia i ojcowie, posłuchajcie obrony mojej, jaką teraz podejmuję przed wami. Wiecie, tutaj Paweł dalej zaczyna mówić o Jezusie Chrystusie, o swoim zbawieniu. A wcześniej co ci ludzie zrobili z nim? Gdyby jego serce nie należało do Jezusa Chrystusa, nie ma szans. Nie ma szans. Nie ma po prostu szans. Nie ma takiej możliwości. On znał się na prawie, on wiedział, że nie przekroczył nawet według tego prawa nic, za co został oskarżany. Mógłby się tam teraz wykłócać, udowadniać im, mówić. On tego nie robi. On mówi o Jezusie Chrystusie. Wiecie, naprawdę, jeżeli ręki Pańskiej nie ma z człowiekiem, to nie jest w stanie człowiek przez takie doświadczenie przejść. Nie jest w stanie. Dlatego tak ważne jest właśnie, żebym ja należał do Pana Jezusa, żebyś Ty należał. Bo wtedy przejdziemy przez te wszystkie doświadczenia dnia codziennego. I mówi o Jezusie Chrystusie, o zbawieniu w Nim. Chwała Bogu za to. 27 rozdział. Takie miejsce. 27 rozdział, 3 werset. Następnego dnia wylądowaliśmy w Sydonie, a Juliusz, oprzedszy się z Pawłem po ludzku, pozwolił mu pójść do przyjaciół, aby się zatroszczyli o niego. Przyjaciele Pawła. Kto to był? To na pewno byli ci, którzy należeli do Jezusa Chrystusa. To byli jego przyjaciele. I oni mogli się o niego zatroszczyć. Wiecie, to jest coś pięknego. Ja myślę, że dla samego Pawła to było też piękne doświadczenie. Kiedy on mógł doświadczyć, że to, co zostało zasiane, oni się pilnowali. Oni pilnowali się Jezusa Chrystusa. I kiedy on tam był, odwiedzał ich, on mógł doświadczać tego i doznawać. Tak jak czytałem w liście do Rzymian, że przez obopólną wiarę, moją i waszą, żeby doznać właśnie tej otuchy, doznać tego, doświadczyć tego. Od 14 wersetu. Tam spotkaliśmy braci, którzy nas prosili, abyśmy pozostali u nich 7 dni i tak doszliśmy do Rzymu. A bracia tamtejsi, gdy o nas usłyszeli, wyszli na nasze spotkanie aż do Forum Api, do Tres Tabernae. Gdy Paweł ich ujrzał, podziękował Bogu i nabrał otuchy. Wiecie, to jest właśnie ten mechanizm, piękny mechanizm. W pewnym momencie Paweł idzie i on doznaje tej otuchy. Oni byli jedno. Wiecie, oni byli jedno, naprawdę. Dlatego nie dajmy się gdzieś tam nastawić, dać sobie w coś wcisnąć do głowy. Czy uważam inaczej w tej sprawie, czy mam trochę inne poznanie tu w tej. To się tak wydaje, na początku się tylko tak wydaje, ale później to zaczyna odciągać, bo od małych rzeczy się zaczyna. Tak samo jak uczymy się chodzić za Panem, od małych rzeczy się zaczyna. I człowiek idzie do większej, tak samo idzie w drugą stronę. Od małych rzeczy się zaczyna tych złych, a później człowiek idzie coraz większe, coraz większe, coraz większe. Ten później władca, diabeł zaczyna coraz większe rzeczy powierzać do takiego człowieka. Dlatego wiecie, naprawdę to jest potrzebne. Jeszcze wiecie, może taki jeszcze jeden obraz bym chciał pokazać, może jeszcze z tego 23 rozdziału właśnie, żeby nie dać się w to właśnie, żeby być jedno w myśleniu, w działaniu, w Ewangelii, w Jezusie Chrystusie. Być jedno. Wiecie, tutaj widzimy tego Pawła, który staje przed tą Radą Najwyższą. Od 6 wersetu. Paweł świadomy, że jedna część składa się z Saduceuszów, a druga z Faryzeuszów. Widzimy, że stoją ci Saduceusze i Faryzeusze. Oni reprezentowali wtedy
tamtą władzę. Jakby ludzi, którzy reprezentowali w cudzysłowie Boga w tamtym kraju. Ludzi, którzy stali. Teoretycznie wydaje się, powinni być jedno. Ale widzimy, co tam było. Oni stali razem przeciwko Pawłowi. Ale Paweł, wiedząc o tym, zawołał przed Radą Najwyższą. Mężowie, bracia, jestem faryzeuszem, synem faryzeuszów. Jestem sądzony z powodu nadziei i zmartwychwstania. I w pewnym momencie, dalej kiedy czytamy, a gdy to powiedział, powstał rozruch, powstał rozdźwięk między faryzeuszami, saduceuszami i zebranie się rozdwoiło. Tam były konflikty. Tam były konflikty, tam były różne myślenia na różne rzeczy. I do czego to prowadziło? Tu jest akurat pokazany ta jakby zła strona. Ale wiecie, tak myślę, że wróg chce wprowadzić wielu dzisiaj chrześcijan w takie coś. Że w pewnym momencie fajnie, uśmiechamy się, aż dochodzimy do pewnego momentu i jest rozdwojenie. I nagle zaczyna się coś, rozdźwięk. Nagle się coś rozdwaja. A nie o to chodziło Jezusowi Chrystusowi, kiedy umierał na krzyżu. Nie o to chodziło. Wiecie, naprawdę, niech Pan Jezus pomoże dla mnie, dla Ciebie, właśnie, żebyśmy byli jedno. To jest możliwe w Nim, wiecie, po ludzku to nie jest możliwe, ale w Jezusie Chrystusie jest to możliwe. Ja wiem, że On to jest w stanie uczynić ze mną. Jest w stanie. Tak samo jest w stanie uczynić to z Tobą i z każdym człowiekiem, tylko żeby Mu nie przeszkadzać w tym. To jest ten ważny temat. Nie przeszkadzać Jezusowi w tym temacie. Dać Mu się, żeby On mógł pracować nade mną. Tego niech Pan Jezus pracuje we mnie i w Tobie. Prawda, niech Panie Jezu, niech to się dokonuje. Amen.